8 członków jest 191. W sumie na sprzątanie zawsze przychodzi 13 osób, 15 osób, praktycznie są cały czas te same osoby. Nie wiem, bo tu jest troszeczkę ten wędkarzy, może ktoś rzuci jakąś propozycję, jak mobilizować tych ludzi do współpracy, pomoc w sprzątaniu tego jeziora, bo zarzucamy przyjezdem, że to robią przyjezdni. Nie, to robią nasi ludzie tutaj, jeśli nawet była sytuacja, że osoba starsza wody ludzi zwróciła uwagę, o mało co może byście jeszcze do tego pana powiedzieć, za to, że śmiało takie coś im zwrócić, więc w jednym kole ta sytuacja rozwiązana w ten sposób, że każdy z członków ma do jak gdyby wypracowania 3 godzin na czyn społeczny dla tego kola. Jeżeli ktoś tego nie robi, płaci 20 zł na poczet tego kola. Te pieniądze są kumulowane jak gdyby w jedno i te pieniądze są wykorzystywane na tutaj funkcjonowanie danych obozów. Nie wiem, czy to jest dobra propozycja, czy nie. Powiem tak, tych ludzi, którzy nie wchodzą, będzie ciężko zachęcić, a pieniądze na dodatkowe jakieś zagospodarowanie będą. Więc nie wiem, czy to jest dobra propozycja, mi się wydaje, że to ma rzeczywistość. Jak można, no cały rok mam śmiecić, tak? W tym miejscu, dopiero w jeden dzień akurat sprzątać. A ja chcę nawet cały czas sprzątać. Ja mam worek, koło gdzie tam łapię, wszystko podbieram. Więc czemu nie tak? A muszę akurat być na tym sprzątaniu w tym dniu, nie pasuje. No ale to tylko ty sprzątasz, ale ja nie robię. No ja dokładnie, tak. To jest... Ale większość już widzę tak też, że z tego sprzątania. Ale już tylko pan to robi i Maria to robi, a inni to tylko... Nie tylko. Co mają pomocy, a też sama wory, bo sprząta. Wiem, że generalnie w zdecydowanej większości koleżeństwo jak jest to sprzątane. Natomiast powstała jedna inicjatywa, pojawił się głos przeciwny, musimy to przedyskutować, ale w sposób faktycznie koleżeński. Bez tych takich będzie uszczypliwości, bo to nie przystoi. Naprawdę nie przystoi. Zatem co jeszcze byśmy mogli mówić? Do tego samego worka związanego ze świeceniem. Nad brzegami oczywiście jest sprawą jasną, że do przyjezdni nie do końca jest tak, bo nas jest zdecydowana większość. Że warunkiem umowy jeziora jest czystość nad brzegami. Wiele kół straciło już wody. Słuchajcie, jest to łakomy kąsek. Musimy wziąć sobie to do serca, czy chcemy należeć do koła wędkarskiego, do Polskiego Związku Wędkarskiego i łowić na naszej wodzie, czy płacić 500 zł, gdy to jezioro zostanie nam zabrane i weźmie ktoś prywatny i zrobi łowisko komercyjne. I wtedy będzie lalu, że no dlaczego tak się stało. Regulamin amatorskiego połowu ryb mówi wyraźnie. Wędkarz ma zostawić stanowisko czyste. I wystarczy tylko przestrzegać tego punktu w regulaminie i będzie też... Nie, ale gdyby kolega pozwolił, proszę zostawić tę sprawę zarządowi. Zarząd będzie musiał się powiedzieć, po pierwsze, to jest kwestia zgodności z prawem, czy można, zgodności ze statutem, czy można. I zarząd podejmie stosowną decyzję, czy stosowny wniosek składający propozycję pod walne zebranie. Walne zebranie by wtedy wzięło, zajęło ostateczne stanowisko. I tu kwestia, bo każdy z nas może powiedzieć w tej chwili, dobra, ja wezmę tak, tylko żebyśmy z tego nie zrobili sobie własnej wojny, no bo to niejednokrotnie tak może to się zakończy. Jest oczywiście dla mnie osobiście, to jest skandalem, że 13 osób przychodziło, choć niejednokrotnie bywa i tak, że sam nawet nie uczestniczyłem w sprzątaniu, bo sprawy na przykład losowe nie pozwalały mi, czy terminowe, na to bym uczestniczył w sprzątaniu, choć z reguły bywa, ale tak czy inaczej. Apel do większości, bo przyjdźmy. Kto nie może, to trudno, ale w zdecydowanej większości, no przecież nie jest tak, że na 190 przyjdzie tylko 13, bo reszta ma... Wcześniejsza lata, co sprzątaliśmy, to z jednej strony była cała przyczepka Józla, teraz jest w ogóle dużo mniej, bo jednak ten kontener postawiliśmy. Ale też nie zależy od tego, że wędkarze świecą. Bardzo dużo ludzi cywilnych.
innych ludzi, nie wędkarzy i dzieciaków. I oni zjadą też śmieci. To my możemy sprzątać po sobie, te śmieci i tak będą na tą wodę. No niestety nie sprzątać, chyba będzie trzeba cały czas. Nie? Między innymi dzięki inicjatywie, którą złożył kolega Marek Nowak swego czasu, by jednak obok tego sprzątania wiosennego było także sprzątanie jesienne. To już swoje robi, ale to co kolega Grzegorz powiedział, jak najbardziej, no przecież w szczególności na końcu. No właśnie, zauważmy, że najwięcej śmieci jest tutaj, nie? Na to chyba nie tak są domy, że pękają gdzieś tam super w jakichś tam niewyjaśnionych okolicznościach. Ale są tam opony, śmieci domowe, swego czasu była lodówka, nie wiem, no, to znaczy lodówka, która w tym nie jest.